Kochani, witam bardzo serdecznie na meczu wyjątkowym, bo to specjalny mecz wszystkich zrzeszonych kibiców i sympatyków, a przede wszystkim sponsorów KP Drawsko Pomorskie, łącznie z przeciwko zawodnikom KP Drawsko. Dzisiaj fajny mecz, naprawdę fajne wydarzenie sportowe tutaj w ten już słoneczny, sobotni dzień. Fajnie, że się spotkaliśmy w takim gronie. Jest kilka fantastycznych osób nas odwiedziło, którzy sponsorują KP Drawsko, przyczyniają się do tego, aby ten zespół się odnowił, odrodził i aby było wszystko fantastycznie, ciepło i solidarnie. Mamy to? Tak. Całej drużyny KP Drawsko odrodzonej. Oczywiście także widocznie zawodnikom 15 minut to za mało. Jesteśmy już po pierwszej połowie meczu. Byłeś chwilę na boisku. Jak oceniasz umiejętności osób, które wspierają klub? Umiejętności się nie liczą, bardziej chodzi o to, że jest fajna zabawa, zaangażowanie. Chcą z nami się poruszać, pograć, jest bardzo pozytywnie. Każdemu się chce grać, jest fajnie, naprawdę fajnie. Zapraszam, bo jest fajna pogoda, możemy razem się poruszać. Wspierasz klub piłkarski Drawsko, jak wrażenia po meczu? Atmosfera jest bardzo fajna. Myślę, że powinniśmy takich akcji wykonywać jak najwięcej. Jest to, jakby to powiedzieć, odpowiedni czas, aby się integrować. Tak jak tu widzimy, właśnie młodzi piłkarze mogą grać ze starszymi piłkarzami, ale i również mogą poznawać osoby, które wspierają KP. Myślę, że będzie jeszcze więcej osób tutaj wspierających KP, więc na pewno zawodnicy czekają na wsparcie. A jak twoje umiejętności na boisku? Poradziłeś sobie? Jako sponsor? Myślę, że nie jest jeszcze źle, jako jeden z zawodników, sponsorów, choć są bardzo duże braki. A na co dzień zdjęcia dzisiaj na boisku, jak wrażenia? A super, no nie spodziewałem się, po pierwsze pogoda dopisała, a po drugie no fajna nic zabawa. Lepiej robić zdjęcia czy grać w piłkę? No jednak zdjęcia, to jest jednak to co bardziej, że tak powiem, kocham. DJ Waldi, na co dzień komentujesz mecze KP Drawsko na stadionie, a dzisiaj na Orliku. Super mecz, jak wrażenia? Oczywiście wrażenia jak najbardziej pozytywne. Robię to cały czas, wspomagam klub jak tylko mogę. Dzisiaj oczywiście Tomek zwrócił się z pomocą pokomentowania, puszczania muzyki oczywiście w czasie meczu. Mecz jak najbardziej integracyjny, bardzo dużo fajnych emocji pozytywnych, dużo takiego zjednoczenia się działaczy, sponsorów, zawodników, tych najmłodszych, tych średnich. Byli także uczestnicy, młodzi piłkarze Akademii Piłkarskiej, więc oni też się tutaj bardzo dobrze przyczynili. Również grali na koniec rzuty karne, które wyszły fantastycznie, jak widzieliśmy. Naprawdę super wydarzenie, bardzo fajna pogoda. Nic tylko przychodzić na mecze, także na takie wydarzenia jak dzisiaj. Na co dzień skarbnik, dziś bramkarz, jak było? Bardzo dobrze, fajna zabawa. Na za rok zapraszamy ponownie, zachęcamy wszystkich. I 2-1. Tomasz Walkiewicz, prezes klubu piłkarskiego Drawsko. Po raz pierwszy takie wydarzenie, super mecz, kibice, sponsorzy kontra piłkarze. A skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia? No, chcemy zbierać wokół naszego klubu ludzi, którzy chcą działać, którzy chcą pomagać i jest to sposób na integrację, no bo rzadko się zdarza, żeby kibice, sponsorzy, ludzie, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasz klub, żeby mogli razem zagrać w piłkę nożną na boisku. Fajna sprawa, dużo pozytywnych emocji, dużo radości, fajne akcje, dużo goli i jest naprawdę bardzo pozytywnie. Kto wziął udział w dzisiejszym wydarzeniu? Są sponsorzy, między innymi Autobar Jankowo, Jacek Baliński, jest ekipa bardzo liczna z Centrum Ubezpieczeń z Krystianem Kurzątkowskim na czele, jest Marcin Sobczak, jest DJ Waldi, który zawsze jest konferencjerem na naszych meczach, speakerem, jest także Paweł Wolański, od którego mamy bardzo duże wsparcie, który przygotowuje nam filmiki oraz zdjęcia. Państwo Nocoń, którzy wspierają nas finansowo, jest dużo osób, jeżeli teraz kogoś nie wymieniłem, to oczywiście przepraszam, ale dziękuję bardzo każdemu, kto tutaj przyszedł, poświęcił swój czas, żeby się poznać lepiej, żeby się dobrze bawić. Drużyna klubu piłkarskiego Drawsko rozwija się, podnosi się z tego upadku, który nastąpił kilka miesięcy temu?
To znaczy na pewno nie patrzymy na to, co było, tylko zajmujemy się chwilą obecną i oprócz samych rozgrywek piłkarskich bardzo mocno kładziemy nacisk na to, aby klub rozwijał się w różnych przestrzeniach. Podejmujemy różnego rodzaju inne zajęcia integracyjne. Motywujemy kibiców do tego, aby przychodzili na nasze mecze i przede wszystkim działamy bardzo mocno w sferze marketingu. Są zawsze fotorelacje, wideorelacje ze spotkań. To podoba się kibicom, jest bardzo pozytywny odbiór i nam się przez to łatwiej działa, bo z jednej strony zawodnikom bardziej się chce po prostu, bo jak są, robimy to oczywiście dla kibiców, gramy dla kibiców, im jest was więcej, tym po prostu jest lepiej, lepiej się gra, a oprócz tego mamy duże wsparcie od różnych firm, instytucji, osób fizycznych i przez to możemy działać na najwyższym poziomie. A zaglądając za kulisy zespołu, jaka panuje atmosfera w drużynie przed meczami, po meczach, jak to u was wygląda? Jest bardzo, bardzo duża rywalizacja, bo jest naprawdę sporo osób, które walczy o skład, o to, żeby grać. Jest ponad 20 osób chętnych do grania. Sam poziom rozgrywek jest, myślę, że za niski na nasz zespół. Przewyższamy tą ligę i czekamy już po prostu, aż skończy się ten sezon. Awansujemy wyżej i na wyższym poziomie sportowym będziemy mogli rywalizować. Aczkolwiek każdy mecz jest tutaj dla nas ważny, jest jakimś tam wysiłkiem, który trzeba włożyć i staramy się, żeby w każdym meczu wygrać i dobrze grać. Ostatnio odwiedziliście uczniów szkoły podstawowej w Nętnie. A co to za inicjatywa? Realizujemy projekt Działaj Lokalnie, dołącz do nas. W ramach tego mamy kilka spotkań właśnie z kibicami. W taki sposób bezpośredni opowiadamy im o tym, jak wygląda właśnie działalność naszego klubu. Zawodnicy prowadzą rozgrzewkę, gry i zabawy, a także grają z dziećmi, z kibicami. W ramach tego projektu rozegraliśmy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży, który był też innowacyjny w ten sposób, że organizowali go sami zawodnicy. Dzisiejsze wydarzenie również jest częścią tego projektu. Na tą chwilę zespół ma się dobrze, a czy macie jakieś problemy z czymś, z czymkolwiek, z czym potrzebujecie wsparcia w jakiejś dziedzinie? No, jak zawsze problemem są finanse. Po prostu im więcej pieniędzy, tym można działać ciekawiej i to jest jak gdyby coś, nad czym pracujemy. Chcemy zdobywać finanse z różnych źródeł. Mam nadzieję, że będzie nam się to powoli, powoli udawać. Myślicie o współpracy z młodzieżą, tutaj z dziećmi, z Drawska, z Akademią Piłkarską? No, na dzień dzisiejszy właśnie najaktywniej właśnie współpracujemy z Akademią Piłkarską i dziękuję właśnie wszystkim trenerom, prezesowi i rodzicom za to, że ta współpraca wychodzi pozytywnie. Sam mecz z Sokołem Suliszewo, gdzie wyszliśmy z dziećmi razem na mecz i ta atmosfera dzięki temu była naprawdę bardzo, bardzo fajna i taka piłkarska, sportowa. Czy dzieci, które trenują w Akademii Piłkarskiej, mają szansę później grać w drużynie klubu piłkarskiego Drawsko? No właśnie w każdym mieście powinien być zorganizowany klub piłkarski, który daje możliwość gry od najmłodszych lat po piłkę seniorską. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości w Drawsku Pomorskim, bo są dwa kluby, ale myślę, że właśnie przy współpracy młodzież w przyszłości będzie mogła grać u nas w KP. Wybiegając w przyszłość, za dwa lata jak będzie wyglądał klub piłkarski Drawsko? Jak będzie wyglądał? Na pewno będzie lokalnym klubem dla mieszkańców, tworzonym przez mieszkańców.